Misja trzecia, wieża diabła. Uderz na kolosalną wieżę. Prawdę mówiąc, chyba nie ma co tutaj sprawdzać. Mam dwie gwiazdy. W stylu tam trochę się zwiększyło. Więc od razu przejdziemy do akcji, do misji. To ci, tych nie lubię. Atakują z dystansu. To sprawia, że trzeba robić uniki. Dzięki, fajnie. Nie tym razem. Demoni. Twój przyjaciel też dostępny nie ma. Jest bardziej wyjątkowo z czym. No i jeszcze nasi przyjaciele standardowi korzystali. No i zielona sfera. Rozumiem to teraz. Idziemy pozbierać czerwone sfery. Żeby się nie zmarnowała. A teraz idziemy do naszego przyjaciela czerwonego wojownika. Było blisko z tą kosą. Myślałem, że dostałem. Nie! Nie tu, cholera jasna, nie tu. Nie dokończyły mojej walki. Idę z powrotem. Bo nacisnąłem L, a L to nie wejdzie. Już kurde. Jeszcze raz trzeba powalczyć. A co? Szkoda mi czerwonych skorów, prawda? Forman jest tak co wybucha. Także w ostatniej chwili już nas atakował ten czerwony przyjaciel. Nie ma. Znowu Elka nacisnął, ale dobrze, że nie byłem blisko drzwi. Aha, teraz ich więcej się tutaj nagrochodziło, żeby się grać. Nie trzeba koniecznie unikać, wystarczy ten atak zastosować. O wiele więcej tutaj, fajnie, dobrze. Przydają to nam się sfery, na pewno. Koniec? Koniec. I tak właśnie wyglądała nasza walka. Teraz możemy spokojnie pójść. Tutaj się pokazała już niebieska sfera. Co ja gadam? Niebieska blokada. A rzeczy do rozbicia to właśnie ta żelazna taka zasada. Niszcz wszystko, co możesz. Dzięki temu zyskamy jedną sferę. Co prawda demolujemy komuś lokal, ale po co komu lokal? Stado demonów opanowało całe miasto chyba. Teraz to też można rozwalić. O, i tutaj jeszcze coś. Taką zagadkę, jaką mamy tutaj, możemy rozwalić. Znaczy rozwiązać. Przez chwilkę słyszałem chyba muzykę. Widzicie? Podchodzimy, a trzeba... Nie można do tego podchodzić, bo łapa się pokazuje, która nas może ciachnąć i zabrać trochę życia, a to nie chcemy. Tak, właśnie.
na tym by się skończyła ta zagadka. Oczywiście spotkamy też trudniejszy do rozwiązania, ale wiadomo, na początku nie dadzą nam czegoś wyjątkowego. Widzicie? W czasie strzelania można sobie spokojnie zmieniać pistolety, broń. Idziemy dalej. Oczywiście demolujemy wszystko, co możemy. Chcecie, żeby Dante fajnie wyglądał? Czyż nie wygląda fajnie? Prowokacja, MK. U mnie. Czyściliśmy prowokację. Nasi przyjaciele! Rodzaj demonu! Fajnie. Kolejna... Dobra. Za to dostaniesz naprawdę wielki łomot. Tak nie może być 3-4. Od tyłu to nie lubię atakować, trzeba przyznać się. Ostra jazda! Dzięki kolega, miałem bardzo dobrą paskę. Za to się miał być wdzięczny na pewno. Ostra jazda to chyba nie jest ostatni styl, który możemy osiągnąć. Chyba to jest przedostatni. Chyba, z tego co pamiętam. A jeszcze miałem coś powiedzieć. Aha, wiem co. Że czym większy styl, czym lepszy, tym szybciej znika, więc trzeba szybko atakować, żeby utrzymać. I wejść na kolejny. Dobra, wszystko tutaj pozamiatane. To idziemy dalej. 13 aleja, znowu na ulicy. Bardzo blisko wieży. Kolejna tak jakby zasada, rozglądajcie się. Chyba o tym wspominałem, a jak nie to właśnie jeszcze raz powiem. Rozglądajcie się po wszystkich zakamarkach, żeby wszystko zebrać. O, tutaj widzieliście? Przechodzimy, widzimy coś czerwonego. No to idziemy, kupujemy, rozwalamy. Tak jest. Nie, tylko mieczem można rozwalać te czerwone rudy czerwonych sfer. O, tutaj widzimy kawałek niebieskiej sfery. Jak pamiętam, trzeba znaleźć 4x4, żeby podnieść się na pasek życia. A to są posągi, które wymagają od nas kombinacji różnych ciosów, żeby to rozwalić. A w nich się zazwyczaj ukrywają właśnie niebieskie sfery, przynajmniej przechodząc grę po raz pierwszy. Nic więcej tutaj nas nie trzyma. Posąg Wszechmogącego Boga. Dzięki temu możemy, nie wiem, podczas lokacji zmieniać styl, kupować przedmioty, czy też akcje. Nie, za mało mamy. Nie, to też nie jesteśmy. A, chcę nazbierać na. Może jeszcze gwiazdę życia kupię. Ile kosztuje? 2000. Dobra, kupujemy. Na wszelki wypadek. Wszelki wypadek, idziemy. Aha. Dobrze, że nie ma filmiku. Tylko, że wiem, że to będzie to. Właśnie. Na chwilę przerwę, ponieważ będzie teraz filmik. Właśnie ten filmik. Nasz kolejny boss do pokonania. Cerber.
I, mortal, the likes of you are forbidden in this land. You, who are powerless, are not worthy to set foot here. Wow. I've never seen a talking mutt before. You know, in a dog show, you'd definitely take first place. You are a human, make a mockery of me! Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm! It's showtime. Oby nam się tylko udało. Zaczynamy akcję. Od razu powiem, że aby zawierać mu pasek życia, trzeba rozwalić się do ochrony z ładu. A i w zależności jaką ma głowę po środku, taki prezentuje atak. Ten atak nam się przyda najbardziej. Dobrze. Reksio, spokój, w górę. Zatek. Do pana nie chcesz podejść. Co Reksio? Znowu zaatakował w ten sposób. Hytus. Co jest? Chcesz mnie zaatakować? Trzeba uważać! Spadają! Są te lodu! A to? Co to było? Oczywiście mamy dwa sposoby, dłuższy i krótszy. Możemy sobie strzelać i strzelać. Aż padnie. Ale my wolimy trochę ryzyka, tylko że się wkurzy, jak będą się zaczynać od początku. Przestań walczyć burek. Teraz stał się potężniejszy. Tu ataki są potężniejsze. Przykładowo wtedy jeden sopel lodu, teraz seria. Znowu się obloć. Ale teraz nie... Dobra, damy radę! Kurek. Nie spanem te numery. Dobra, trochę lodu. Kurek, co ty? Co, pana bijesz? Dobra, wiecie co? Użyję jednak. Dobrze, w odpowiednim momencie skuczę. Trudno. Wolę żyć. Zaczynać od początku. Człowieku, prawda? Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing.
Nowa broń. Cerberus. Trzy połączone drążki wypełnione energią lodu. Uwielbiam te scenki. Kiedy pokonuje jakiegoś bossa i zdobywa nową broń. To można rozłać z tego, co pamiętam, więc idziemy dalej. Nerwy zostali. Myślałem, że będzie tak stał. Już nie pamiętałem co zrobić. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? A więc po prostu muszę użyć tego słowa zajebisty. Faktycznie robi się coraz ciekawiej. B. No nie najgorzej. O. S. B. Nie dziwię się. B. Będzie B. Dziękujemy. Chociaż mogło być A, gdybym nie użył. Nie. Nawet gdybym używał przedmiotów. Ale nie, gdybym nie używał przedmiotów, to by też oznaczało, żebym miał mniej obrażeń. No cóż, dobra. Zapiszemy. Trzeciej pozycji. I następna misja czeka nas właśnie teraz. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching.